Dla mnie największym prawdopodobieństwem jest wojna polsko-ukraińska. Jak ocenić zachowanie zełeńskiego specjalista, totalny w manipulacji? I tak go oceniam. To jest osoba niewiarygodna, to jest osoba, która, która jest bardzo niebezpieczna. Powinniśmy działać z, fin, z, fin, z Finlandią, ze, ze Szwecją, z Norwegią. To są przestrzenie terytorialne, które są dla nas przychylne. I, I o takie, które rozumieją naszą pozycję. Uważa pan, że to, co się teraz wydarzyło? to jest zarówno z jednej strony scenariusz zaplanowany przez USA i Ukrainę, czyli Ukraina działa tak ostro, ponieważ ma zaplecze na zachodzie przyzwolenie i ma. przyzwolenie, Oczywiście. a druga kwestia to jest po prostu jakaś, nie wiem, głupota, klasy polityczna, naiwność. Znaczy, to, że jest przyzwolenie pełnej i siła i to, że my, ja wielokrotnie mówiłem, dla mnie skandalem było to, że my zaczęliśmy czapkować dla kolejnej stolicy. Jesteśmy jakimś takim dziwnym narodem w tym wypadku i polityków dziwnych mamy, że oni muszą zawsze, jak nie Moskwie czapkować, to berlinowi, jak nie berlinowi to Brukseli, jak nie Brukseli to Kijowowi. I w pewnych chwili wszystko zaczęło grać w ten sposób. My zaczęliśmy czapkować, my się kłaniać u Kijowowi i Kijów wykorzystał to bardzo precyzyjnie. Wykorzystał osłabienie relacji z Brukselą Polski i w tym momencie dla mnie to było zadziwiające, że politycy polscy nie widzą, a szczególnie rządzący, w jaki sposób są rozgrywani. Jeżeli Kijów dzwoni do von der Leyen i z Brukselą załatwia blokadę wypłacania środków rekompensaty polskim rolnikom za zaburzenia wynikające z, ze sprzedaży zboża na teren Rzeczpospolitej, że załatwia sobie zdjęcie, i przypomnę, drodzy Państwo, ceł antydumpingowych w lipcu zeszłego roku ja nie wiem, ile razy ja muszę Polakom powiedzieć polskim ministrom i polskim rządzącym, że zdejmowano cła antydumpingowe. To znaczy, że Unia Europejska traktowała rynek ukraiński jako rynek dumpingujący produkcję. To znaczy, że wpuszczenie takich, takiego zboża i pozostałych produktów rolnych naturalnie musiało się tym skończyć. I teraz, jak ja słyszę, że Ukraińcy mówią, że pójdą do Światowej Organizacji Handlu, to ja żądam, żeby polski rząd poszedł przeciwko Ukraińcom do Światowej Organizacji Handlu, bo na terenie Europy jest jest zboże i są inne produkty w cenach dumpingowych. To się da zablokować. Dlatego, że gdybym nie miał racji, to znaczy, niezasadne były cła antydumpingowe do lipca zeszłego roku, a to znaczy, że zachęcam Ukraińców, żeby poszli przeciwko von der Leyen i Komisji Europejskiej, oskarżając ich, że do lipca zeszłego roku była Unia Europejska nienależnie nakładała cła na u u Ukrainę. Drodzy Państwo, to jest Ogromna gra, do której, do której my jesteśmy tylko i wyłącznie przedmiotem. To, co dla mnie jest niepokojące, od początku mówiłem, Ukraina nam odebrała najlepszy okres rozwojowy. My mieliśmy ustabilizowaną sytuację europejską, nabieraliśmy siły, mieliśmy dobrą sytuację natoską, bogaciliśmy się. W scenariuszu rozwojowym zostało to przerwane. I teraz trzeba zadać sobie głębsze pytanie. Jak to się stało i w czyim interesie to się dzieje? To teraz się trzeba cofnąć do roku 2000 i do 2010, jeszcze przed wojną na Krymie 2014. Wówczas Unia Europejska ogłosiła strategię lizbońską. Co strategia lizbońska mówiła? Że Europa chce odbudować pozycję supermocarstwa, że chce ściągnąć technologię i produkcję z Azji i z powrotem odbudować Europę. 2010 rok. Proszę poczytać dokumenty europejskie. W momencie, kiedy to Europa ogłosiła, rozpoczęły się wojny gospodarcze. Przypomnijcie sobie za Trumpa. Wojna gospodarcza Europa-Stany Zjednoczone, wojna gospodarcza Stany Zjednoczone-Chiny. Trzeba było wyeliminować Europę. I w tym momencie, co się dzieje? Dwa, dwa ruchy są wykonywane. Po pierwsze, Stany Zjednoczone destabilizują północną część Afryki. W tym momencie mamy ogromne ruchy migracyjne, które zalewają Europę, i Stany Zjednoczone wytwarzają proxy wojny z Ukraińcami i realizują strategię bardzo prostą. Jeżeli na jakimś terenie odbywa się wojna, dany teren, dana przestrzeń gospodarcza staje się niewydolna, przestaje mieć jakiekolwiek możliwości, staje się supermocarstwem. Jeżeli cokolwiek na świecie się dzieje, Stany Zjednoczone prowadzą politykę, którą albo doprowadzają dany kraj do, ponownie do demokracji, albo w tym momencie kreują pewne zjawisko wojenne, które destabilizuje przestrzeń. I teraz konsekwencje tego wszystkiego, żeby podsumować. Są bardzo proste. Wojna się zakończy. W przeciągu pół roku, góra roku. A myślę, że nawet może się kazać, że jeszcze jesienią tego roku, późną jesienią się zakończy. Tereny Rosja swoje dostała. Tereny, które były zajęte przez obywateli rosyjskich, rosyjskojęzycznych i część Ukraińców, która już dawno nie chciała funkcjonować na Ukrainie. Bardzo bogate w zasoby, bardzo przemysłowe. Jest tylko i wyłącznie kwestia dylematu, co z, y, zrobić z Krymem, dlatego że Krym jest y, obszarem, który, który Rosja potrzebuje, dlatego że potrzebuje całorocznego portu morskiego. Tego Rosja nie ma. Dla Rosji to jest strategiczna... I, bezpie... i, i, I wentyl bezpieczeństwa. Poczytajcie sobie, drodzy Państwo, Marszala i to, jak wynika, jak zbudowane są poszczególne państwa Panie jakie doktorze, są ograniczenia i teraz są. Trzeba wrócić na grunt polski i zadać sobie pytanie, no bo e, tu rysuje Pan wizję świata, w której USA gra specjalnie na osłabienie Europy. zarówno Chin, jak i Europy w celu utrzymania swojej dominacji. E, teraz Polska w tej całej grze, gdzie powinna szukać sojuszników, gdzie może szukać państw. Sojuszu, które mają zbieżne interesy. No bo tutaj ewidentnie widzimy duże rozgraniczenie między interesami To Teraz przed tym, to, to powiem tylko, powiem, jakie korzyści będą miały poszczególne strony. Powiedziałem, terytoria Rosja, a z drugiej strony Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia pochłonęły i przypomnę Ukraińcom 12 milionów waszych obywateli. Prezydent Zełęcki z doprowadził do katastrofy narodu ukraińskiego, jeżeli ktokolwiek mówi, że broni ich interesu, to to jest największe nieszczęście, wojna, która się tam odbyła, bo de facto już 12 milionów ludzi wyjechało, a przepowiadam, wyjedzie jeszcze 10 milionów, dlatego że jak wojna się skończy, to przeczytajcie państwo sobie historię, każdy teren, na którym się odbywała wojna, potem następuje po tym okresie ogromna dekoniunktura, spadek wzrostu, potworna bieda nie ma możliwości rozwojowych. Kolejne 10 milionów z 40 milionów spada 20 ponad milionów, jakby połowę narodu. Nie ma możliwości odbudowania, bo nie ma sensu, nie ma możliwości obrony tego terytorium. To jest terytorium, które będzie jak Bałkany, gotujące się, niebezpieczne. I teraz wracamy do pytania, gdzie jest Polska, jaki jest interes Polski. Od kilku lat mówię, że Polska nie jest w Europie Środkowej, tylko w Europie Północnej. Jeżeli my zaczniemy myśleć w kategoriach Europy Północnej, to zaczniemy widzieć przestrzeń, z którą powinniśmy działać. My powinniśmy działać z, fin, z, fin, z Finlandią, ze, ze Szwecją, z Norwegią. To są przestrzenie terytorialne, które są dla nas przychylne i, i o takie, które rozumieją naszą pozycję. Szczególnie Finlandia. Finlandia jako kraj zagrożony ze strony Rosji jest w pełni. Akceptująca konieczność podejmowania decyzji strategicznych w tej samej logice, które Polska. My powinniśmy też brać pod uwagę współpracę z Rumunią, bardzo dobrze zapowiadającym się krajem i silnym gospodarczo w Europie, coraz silniejszym. I co ważne, powinniśmy podjąć współpracę z Turcją. W tym pasie jesteśmy w stanie. W jakikolwiek sposób równoważyć interesy wschodu i zachodu. W każdym innym rozwiązaniu współpraca z innymi i rozgrywać Niemców współpracą z Francuzami. Dlatego, że Francuzi bardzo boją się i prowadzą przygotowania związane z wojną gospodarczą z Niemcami. Sprawdźcie Państwo, od 25 lat w Paryżu jest szkoła wojny gospodarczej. Co roku 200 ludzi szkoli się w tej szkole, oni wykonują ogromne, pogłębione analizy relacji Francja-Niemcy i Sprawdzają i analizują i ujawniają, jakie działania Niemcy podejmują przeciwko gospodarce francuskiej, i w moim przekonaniu ich analiza ostatnia pokazała właśnie. Ryzyka, które wynikają z tego, co Niemcy robią dla polskiej gospodarki, te wszystkie ruchy ekologiczne, te wszystkie blokowanie inwestycji, to wszystko jest już znane dobrze Francuzom. I my powinniśmy, jeżeli już, to z Francuzami realizować tego typu działania blokujące Niemcy, a tak jak powiedziałem, mechanizmy strategiczno-rozwojowe bezpieczeństwa: Turcja, Rumunia. Węgry jak się ustabilizują, chociaż będzie z tym trudno. Polska i Finlandia to są kraje, które powinny być bardzo silnie zintegrowane, bo są w tym momencie takimi lewarami dla zmian, dla relacji na każdym poziomie, czyli jakby odcinają Europę i odcinają, ale zarazem łączą ze światem azjatyckim. I to są kierunki, które powinniśmy podejmować, a próba pakowania się w logikę, która nie jest nasza, próba uznawania, że my będziemy wielkie interesy robić dzięki Niemcom, czy z Niemcami, to co proponuje dzisiejsza opozycja, próba uznania, że Amerykanie zagwarantują nam przyszłość i bezpieczeństwo, to co proponuje nam, rząd, rząd, proponują nam rządzący, to prowadza do tych scenariuszy, z którymi mamy do czynienia. Jedyna, jedyne rozwiązanie bezpieczne dla nas to jest uzbroić się po zęby, dać e, możliwość rozwoju kapitału społecznego i patriotyzmu gospodarczego i wzmacniać się gospodarczo, rozwijać się na tyle silnie, żebyśmy mogli stali się ważką gospodarką dla każdego zainteresowanego. Wówczas te pieniądze i będą płynąć, ale i my będziemy się bogać. Panie doktorze, w ramach stałego formatu siedem kart na stół z pytaniami. Oczywiście wszystko rozlosowane i... Ja mam wybrać jakąś kartę, tak? Tak jest. Zakładam, że każdy wybiera na początku tą. Czemu musimy być w Unii Europejskiej? Ja myślę, że wartości, które niesie Unia Europejska, czyli swobody, są nad, nad wyraz ważne i, i, i strategicznie istotne. Tak, uważam, że powinniśmy być w Unii Europejskiej, powinniśmy zawalczyć o to, żeby Europa, Europę przebudować. Jest szansa ogromna poprzez wybory parlamentarne w 2024 roku. W nich nie może być zabawy, w nich musi być sytuacja, w której wystawimy bardzo silnych, walecznych ludzi do tego, żeby zmierzyć się z, ze zmianami w Europie, które są nieprzychylne, ale próba dewastowania pomysłu europejskiego jest katastroficzna i dla Europy, i dla Polski. I kolejne pytanie. Jak ocenić zachowanie Zeleńskiego? Państwo sami słyszeliście. Moja, moja ocena jest taka, że to jest... Człowiek, który został przygotowany przez służby specjalne amerykańskie, uważam, że specjalnie upozycjonowany w kreowaniu wizerunków wtedy, kiedy ten filmik był kręcony, i całe zbudowanie wizerunków na Ukrainie. Ukraińcy zostali świetnie też przebadani przez Amerykanów, w jaki sposób uplasować u nich prezydenta. Jego zachowania aktorskie w wymiarze pełnym są do dzisiaj realizowane. To jest um, specjalista w manipulacji, specjalista totalny w manipulacji i tak go oceniam. To jest osoba niewiarygodna, to jest osoba, która, e, która jest bardzo niebezpieczna. E, o, to, co pan redaktor powiedział o kwestii związanej z e, gloryfikacją faszyzmu, e, potwierdza tylko, z jakim środowiskiem mamy do czynienia i jak niebezpieczny jest ten człowiek dla. Polskiej gospodarki dla polskiego Panie społeczeństwa. Panie doktorze, ostatnie pytanie. Jaki jest, jaki jest plan Ukrainy? No, dla plan Ukrainy, tak jak powiedziałem, jest bardzo prosty. To jest y, nacjonalizm integralny, to jest nacjonalizm, który e, doprowadza do próby zbudowania ta część nacjonalistyczna Ukrainy, e, silnej Ukrainy, która ma mieć. Nad przestrzenną, podporządkowanie gospodarki polskiej i zintegrowanie z interesami z gospodarką niemiecką. Jest to skrajnie sprzeczny interes, o którym od początku od wojny mówię nie jest naszym interesem w żaden sposób wzmocnienie Ukrainy. Naszym interesem jest to, żeby Ukraina z Rosją się wykrwawiły i, i na zmniejszyły swój potencjał zagrożenia dla polskiej gospodarki. Naszym interesem jest to, żeśmy my rośli, my wzmacniali się, my budowali własną siłę, a nie ciągle się zajmowali ratowaniem kogoś to za chwilę będzie dla nas przeciwnikiem. Powiedziałem w, w, w kilka miesięcy temu, że dla mnie największym prawdopodobieństwem jest wojna polsko-ukraińska, dzisiaj gospodarcza, oby się tylko tym nie skończyło.